Cześć, jestem Klaudia Takanon. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal jakie powinno być stężenie molowe kwasu chlorowego 3, aby liczba kationów wodoru w roztworze tego kwasu była dziesięciokrotnie mniejsza od liczby anionów wodorotlenkowych w roztworze trzecim. Wynik zapisz w zaokrągleniu do jednego miejsca, po przecinku. Ok, no to zaczynamy tutaj od obliczenia ilości jonów H. W tym celu najpierw musimy tutaj obliczyć jony OH minus, no bo tutaj będziemy mieć wodorotlenek, on ma OH. I jeszcze musimy przyjąć, że objętość obu roztworów, ta początkowa, to jest 1 decymetr. To najpierw w tym Na. Roztwór trzeci, mamy Na, OH, dysocjacja. NA plus plus OH minus Musimy tutaj wyliczyć ilość i będzie to stężenie razy przyjęta przez nas objętość. Stężenie no to to jest 0,4 mol na decymetr sześcienny razy ten 1 decymetr sześcienny to nam się oczywiście skraca i mamy 0,4 mol NaOH i tutaj mamy to w ilości jednego mola mamy tutaj 1 mol czyli mamy NaOH minus 0,4 Mol. Ok. Teraz ilość jonów H, ma być 10 razy mniejsza od liczby anionów wodorotlenkowych. Czyli liczba H, to jest liczba anionów wodorotlenkowych na 10. Zatem mamy 0,04 mol. Ok. No to przechodzimy sobie już do stężenia H. To jest wyliczane z ilości moli, którą już mamy, przez objętość tą, którą przyjęliśmy na początku, czyli 1 decymetr sześcienny. Okej, okay, mamy. Teraz musimy sobie tutaj zapisać równanie dysocjacji kwasu chlorowego 3. Jest to HClO2 i mamy tutaj H plus plus ClO2 minus. Ułóżmy sobie teraz równanie stałej dysocjacji. Może tutaj mamy KD i u góry produkty, na dole substrat. Tutaj oczywiście ten minus do środka. Widzimy, że ta reakcja tutaj przebiega tak, że mamy 1 mol tego i 1 mol tego. Czyli ilość będzie taka sama. Zatem możemy sobie to zamienić na A+ razy A+. na i tutaj mamy początek. Możemy sobie tą wartość początkową tutaj zapisać jako stężenie początkowe, odjąć stężenie jonów zdysocjowanych. I wtedy u góry mamy A, do potęgi drugiej. No, tutaj na razie się nic się nie zmienia. Ważne jest to, że mamy wszystkie te dane. I tutaj będzie 0,04 do potęgi drugiej na C minus 0,04. To sobie tutaj jeszcze możemy wyliczyć. Będzie to 0,04. 16. C 0,04. Odczytujemy stałą dysocjacji dla kwasu chlorowego 3. I teraz tak. Jeżeli korzystacie z, tab z tablic maturalnych, to wam to zadanie nie wyjdzie tak, jak jest w odpowiedziach w podręczniku. Trzeba korzystać z tabel, które mamy w podręczniku i w zbiorze zadań. I wtedy tutaj. Mamy, że jest to 1 razy 10 do minus drugiej. Zaraz to sobie tutaj przerobimy, no a z tej strony mamy 0,0016, Chcę odjąć 004. Ok. Wymnóżmy to sobie po skosie, to zamienimy sobie na 0,01, wtedy jest C odjąć 004. 0, 0, 1, 6, wymnażamy, 0, 0 1, C, odjąć, 1, 2, 3, 4, przenosimy teraz liczbę na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli nam się to doda i mamy już wtedy 01 C, to 0, 0, 0. 2. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i wychodzi nam tutaj 0,2 i dopisujemy jednostkę. Mol na decymetr sześcienny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już.